miłości moc, miłości moc, miłości moc. Oto krócej wskazówki do rytuału w pełni, który to w domu uwagi, ale uwaga, księżyc znajduje się w Baranie, odbędzie się już 17 października. Ta pełnia to czas, w którym magia aktywuje wszystkie struny talentów w człowieku. Jeżeli potrzebujesz coś w sobie odblokować, zrzucić z siebie jakieś iluzje, filtry, jeżeli potrzebujesz obudzić się z jakiegoś rodzaju śpiączki życiowej, to stanie się to dosłownie w tym czasie świata, w tym miejscu, w którym będziesz się znajdować. I ta pełnia jest nie tylko początkiem tej sekwencji, pierwszym puzelkiem tego domino, ale uwaga, kontynuacją energii z 2008 roku. Także przypomnij sobie, jakie tematy już wówczas w Twoim sercu miały ważność. Co było Twoim kierunkiem? Czy to się udało osiągnąć, czy nie? Czy nadal chcesz ten kierunek utrzymywać? To jest taki czas, kiedy można sobie całożyciowo podsumować swoje dążenia i pamiętajcie, że to, że wydaje Wam się, że coś mogło nie zadziałać, to nie znaczy, że nie działa w tej chwili. Pamiętajcie, że masa krytyczna to takiego rodzaju zjawisko, gdy puzelek po puzelku, dodany do siebie jeden dzień do kolejnego, faktycznie przewracają te koła zębate rzeczywistości i dzieje się zupełnie nowy proces. Dzieje się coś, o czym zawsze marzyliście albo na co po prostu pracujecie. I teraz uwaga, słowo klucz, praca. Jak zapewne wiecie, znak ziemski, znak barana, to znak, który jak noworodek potrzebuje całej wyprawki. Potrzebuje do życia i żąda i otrzymuje, bo potrzebuje i jest to podyktowane naturą, jest to natychmiastowe, związane z cyklami rzeczywistości, więc otrzymuje ten baran wszystko, co potrzebne do życia. Ale teraz ten baran potrzebuje nie tylko schronienia, opieki, pożywienia. Ten baran potrzebuje, uwaga, coś nowego, egzotycznego jak na barana, rozwinąć skrzydła. Potrzebuje już nie tylko strawy, ale czegoś, co nakarmi duszę. Potrzebuje każdy zakres barana, każdy zakres początku, każdy zakres jedynki w człowieku, każdy zakres nowości, każdy zakres odwagi, bo temu też patronuje znak barana, każdy zakres marsowości, bo bardzo z tym znakiem dosłownie związany jest ten wojowniczy pływ. To wszystko w nas wymaga teraz zaufania, wzmocnienia, uważności. I teraz uwaga. Dom wagi, to gdzie znajduje się Słońce, to dom bardzo zachowawczy niekiedy. Taki rozważny. Często po przejściach, najczęściej emocjonalny, zanurzony w swoim wnętrzu, bardzo często skupiony na literach. Czy to będzie czytanie książek, czy tworzenie jakiejś poezji, czy też talent w mówieniu, czy też jakiegoś rodzaju twórczość skupiona na komunikacji, a jednak gdzieś schowana za kurtyną rzeczywistości. No, to królestwo wagi wymaga w nas, spośród 12 naszych zakresów zodiaku, w naszym własnym diagramie, czyli na naszym własnym radiksie, w naszym kosmogramie urodzeniowym, to wymaga takiego bardzo szczególnego zaopiekowania uwagą. Potrzebujemy zwrócić uwagę na to, czy wszystkie nasze administracyjne rzeczy są dopełnione, co możemy tutaj przesunąć do przodu, co chcemy. Teraz będzie to łatwe. Teraz poczujemy wiatr w swoich skrzydłach, poczujemy, że bogowie nam sprzyjają. Nawet jeżeli nie możemy do tego podejść fizycznie na tę chwilę, to sobie tego zażyczmy. Napiszmy po prostu odręcznie, swoją ręką, co chcemy, żeby się stało. Jak ma zadziałać dla nas pismo i słowo. Dosłownie. Tu kieruję swoje przekazy, wiadomo, w tym wideo do mistrzów i uczniów magii. Jeżeli chcecie o coś dopytać, czujcie się jak najbardziej do tego upoważnieni i zachęceni. Po to mamy nasze forum, po to mamy nasze możliwości komunikacji i dyskusji. Po to zostały te nasze, no można wręcz powiedzieć, wszystkie społeczne połączenia oczyszczone z hałasu, który Wam przeszkadzał.
dosłownie mówię o usunięciu kilku osób, które miały jakąś swoją agendę zupełnie niezbieżną z tym, co robiliśmy tutaj na grupie. Pamiętajcie, że uczymy się nie tylko ode mnie, uczymy się od życia, od świata. Ja Wam wskazuję, gdzie spojrzeć, Wy patrzycie na własny rachunek, swoimi umiejętnościami. Uczymy się też od siebie. Ja uczę się wiele od Was, uczymy się od świata. Teraz, kiedy mowa o wadze i baranie, mowa o pewnym podsumowaniu, o pewnej osi. Jak wiadomo, słyszeliście o tym wcześniej, to sprzężenie wagę i baran na węzłach północnym i południowym zmienia całkowicie postać rzeczy. Pokazuje, że to, o co się staraliśmy przez wiele lat życia, to dosłownie weszło w fazę spełnienia i będziemy tym żyć. Tak oto ten triumf, do którego być może trudno nam było dotrzeć, on nareszcie jest, następuje. Do końca tego roku nastąpi dla każdej osoby, która pozostanie w życiu, pozostanie w swojej misji. Także należy się wzmocnić, należy zażądać tak jak baran, zażądać, tupnąć nogą, czego chcemy, co nam jest potrzebne, by się rozwinąć, czy wiemy o tym, czy nie. Bo możecie powiedzieć to po prostu nie tyle wprost, co ogólnie. Możecie powiedzieć, że najlepsze warunki, by się rozwinąć. Tego sobie życzycie, o to prosicie, to jest dla Was ważne. Dostaniecie, być może nawet jeśli będzie to pierwszy moment, gdy dowiecie się, co to jest. Nie bójcie się tego. To jest tak, że Wasze umysły nie limitują Waszego otrzymania. Wasze zdolności intelektualne nie powinny nigdy być tym filtrem, takiego rodzaju sitkiem, który gdzieś tam odcedza Wasze błogosławieństwa. Pozwólcie sobie na to, by otrzymać, niezależnie czy mieści Wam się to w głowie, czy też nie. Dajcie sobie takiego rodzaju zaufanie, że jeżeli coś jest Wam przeznaczone, to Wy też jesteście temu czemuś przeznaczeni. I właśnie, o tym będzie ta pełnia. Przeznaczenie. Zwróćcie uwagę na to, że Pluton, cofając się jeszcze raz po raz ostatni w naszej inkarnacji do domu koziorożca, właściwie w tym momencie zostając niemalże w zatrzymaniu, które zdaje się być ruchem prostym, po raz ostatni przypomina wszelkich karmicznych winach ludzi i świata wobec nas. Po raz ostatni pyta nas albo o potępienie, albo o przebaczenie, o decyzję. Po raz ostatni ta energia chce się z nami rozliczyć, bo jest obecna, bo ma jakiegoś rodzaju, no powiedzmy wręcz, bardzo fizyczną możliwość dotarcia do nas. Za chwilę to zniknie. Jeżeli chcecie, by wszystkie energie w Waszym życiu były zaopiekowane, rozliczone, to teraz można się tym zająć. Bądźcie taką swoją świetlistą księgową, podsumujcie to. Jeżeli czegoś jeszcze nie otrzymaliście, a chcecie tego, jest to Wasze, wiecie o tym, tupnijcie nogą, otrzymajcie. Na ołtarzu tym razem świece zielone, złote lub fioletowe. Jeżeli nie macie takich, mogą być oczywiście białe lub z przelego wosku. Przypominam, na naszym Allegro są już świece intencyjne, wykonane przez osobę, która uprawia magię, którą znam osobiście i która oczywiście no, w pełnym tego słowa znaczeniu zrobiła to najbardziej czyste, jak to możliwe. Więc możecie skorzystać po prostu też z takiej magii. I to również znajduje się na naszym eBayu, nasze przedmioty, nasze rytuały. Pamiętajcie, no, nasi tutaj ludzie z Akademii Magii, nie tylko, nasze osoby, które kochają po prostu magię, wiedzą, że to jest prawdziwe, zadziałało to dla nich, te osoby pracują dzień i noc, żebyście mieli to na eBayu, na Allegro, żeby świat się na to otworzył, bo w pewnym momencie faktycznie zauważą, jak wiele to wprowadza. I mam nadzieję, że poczujecie wówczas, że jesteście w tej zwycięskiej drużynie i że to również Wasza moc, Wasze działanie wspierało nas od zawsze, a przynajmniej od jakiegoś czasu, i że Wasze serce ucieszy się z tego, co zobaczycie, z tego triumfu boskości, który jako świadkowie, właściwie bliscy mi, związani z moją magią, związani z moją bezpośrednią obecnością na świecie, po prostu zobaczycie jako jedni z pierwszych. Ja też mam nadzieję, że zobaczę Wasz triumf. Potraktujcie następny wpis, ten, który będzie już związany stricte z pełnią, jako taką publiczną kartę intencyjną. Tam możecie wpisać, czego życzycie sobie, światu. Napiszę Wam abrakadabra, jeżeli zatwierdzę to zaklęcie.
Ja podpiszę się całym życiem pod tym, bo czynimy coś razem tak wielkiego, tak wspaniałego, że wszędzie tam, gdzie ten impuls magii przeniknie, gdzie ta boska interwencja przeniknie, tam po prostu dzieje się dobro, tam po prostu rośnie ta jakość światła, ilość światła na ziemi. Także cieszę się i mówię to z pełną mocą i z pełnym honorem, że możemy to razem tworzyć. Spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania i oczywiście możecie w sekcji komentarzy wyrazić swoje opinie również o tym rytuale, o tym magicznym czasie, zadać swoje pytania. No i oczywiście uśmiechnijcie się do siebie, do mnie, bo piękne czasy przed nami i ja też się na te czasy cieszę. Aczkolwiek podsumowując, kosztowało mnie to siwe włosy. Nie każdy ma możliwość zostania babcią, zanim zostanie mamą, prawda? Jak widzicie, magowie robią z czasoprzestrzenią zupełnie tę samą ochotę, a najwyraźniej taki triumf również był potrzebny i jest potrzebny nam. Także zobaczcie, co w waszych sercach się cieszy, co będzie dla was takie szczęśliwe i w tym sezonie też pamiętajcie, że odpowiedzialność za życie, za rośliny, za te formy wody to ważna rzecz, która się przekłada na całą jakość magicznego tworzenia. Także spójrzcie na swoje ulubione rośliny tu przed taką hardą jesienią, tu przed zimą i przenieście niektóre do domu. Mogą przetrwać zimę, niektóre z nich uznane za jednoroczne, a całkiem nieźle sobie radzą. Także życzę wam w tym powodzenia. Pamiętajcie, że ogrody to nie tylko sezonowa sprawa i puśćcie życie dalej i w energii, i w materii, a życie się wam po prostu w piękny sposób w tym nowym czasie świata wzajemnie. Wypełnijcie ten czas sukcesem i oczywiście spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania. Abrakadabra.